Witam Was na moim kanale. W ostatnim odcinku widzieliście zalążek naprawy z pojazdu S5. I z tego silnika. Klient czyścił układ dolotowy. Układ dolotowy czyścił orzechami. No i wydarzyła się dziwna rzecz. Dlatego niektórzy powiedzą, że mają déjà vu, bo już to widzieli, natomiast widzieli pewnie minutkę. Także dzisiaj większość z tego odcinka zapraszam do oglądania. Przebieg 182 979. Błędy są. Trochę ich tam jest. Jest to, słuchajcie, Audi S5 z silnikiem 4.2. I zobaczcie, co nam klient dał. Dał nam takie coś i powiedział, że silnik nie pracuje równo. No nie będzie pracował równo, bo jak widzicie, sprężyna została złamana. Klient to wygrzebał spod pokrywy i teraz będziemy wjeżdżać na halę i naprawiać ten problem. Także zobaczymy, jak nam pójdzie i zobaczymy, dlaczego to się ułamało. I dał mi jeszcze, słuchajcie, stópkę. Tylko nie wiem, gdzie ona jest. Gdzieś ją położyłem. Ona się w ogóle zacinała cała. O, jest. I zobaczcie, ja tym kręcę. O! I ona normalnie potrafi się zawiesić. I to nie zawsze, po prostu kręcisz, jest ok. Jest ok, nawet nie słychać łożysk. Nic, ładnie to chodzi. I nagle ona staje, dęba i nie chce się ruszyć. No teraz nie chce mi stanąć. Stanęło. Silnik przygotowujemy do usunięcia z pojazdu. Nawet widać, wycieki są z uszczelek podstawy filtra, to standard. No i pewnie zajrzymy do rozrządu od razu, a nawet na pewno, dlatego że musimy wałki ściągnąć, musimy ten rozrząd zluzować. Nówkę sztuken. Kostka klozetowa leżała pod tłumikiem, pod wydechem lewym, w tym miejscu. O, i się sfajczyła, zjarała się. Także, jeżeli chodzi o ten silnik, to w ogóle mamy z nim jakiegoś dużego pecha. Dlatego, że wszystko nam się urywa. Śruby od wydechu były grzane indukcją i to naprawdę bardzo dużo, długo, dlatego, że aż już tutaj śmierdziało. I tylko jedna nakrętka się odkręciła, gdzie tu jest przerdzewiałe wszystko i na tej nie wkręcimy, musimy ją wykręcać, pewnie też się urwie. Te dwie zostały, jak widać, zostały one urwane, no i będziemy pewnie rozwiercać. Będziemy jeszcze próbować spawać nakrętki na to, jak nie pójdzie, to rozwiercamy. Taki peszek, no niestety. Tutaj z kolei, jak widzicie, nie mamy części, które dał nam klient. Dziękuję. O, jest pusto. I najprawdopodobniej stoi zawór. On został puknięty, bo widać łebek zaworu, że został puknięty. O, puknięty, niech będzie puknięty. Został puknięty i nie wiem, czy on się nie skrzywił. Dopiero jak wałek ściągniemy, to poruszamy tym zaworem i zobaczymy, czy on działa. Ostatecznie wjedziemy jeszcze kamerką i obejrzymy całość, jak wyglądają wszystkie. No bo wiecie, jak to jest. Lepiej mieć pewność, niż ten silnik ponownie wkładać niedziałający. No i standardowo uszczelniacz wału przód, tył to wiadomo, bo i do rozrządu zajrzymy. Natomiast jak widać, nie można robić takich silników na samochodzie, bo się nie da, bo i mamy wydechy, które się zakręcają w tej części. mamy rozrząd od tyłu, magistrale wodne, gierki i wszystkie podzespoły są mocno wpakowane tam. Teraz na podnośniczku stolik muszę drugi kupić. Tak, muszę drugi stolik kupić, się przyda. I ładnie sanki wyjechały. Rozrząd będziemy jeszcze dokładnie weryfikować, czyli musimy go ściągnąć. Natomiast zajęliśmy się lewą stroną, tam gdzie jest problem ze stópką, ze sprężyną. Jak widzicie, jej nie ma. Natomiast nie wiem, gdzie są zamki zaworów. Musimy się przyjrzeć tej głowicy. A jeżeli chodzi o zawór, no stoi on sztywno, nie chce się wepchnąć. Dlatego też musimy tą głowicę ściągnąć i zobaczyć, co tam się wydarzyło. Być może jest problem tylko z zaworem, a może jest problem z prowadnicą zaworową. Tego nie wiemy,
Na to też telefon do klienta z informacją, co musimy dalej zrobić. Jeżeli jest zgoda, no to ściągamy. Gdzie są zamki? Jak wyglądają zamki, to ja Wam pokażę. Są to małe elementy, 2 na 1 zawór. Tu są od diesla, od fałek mamy benzyn tutaj. One wyglądają tak, w taki sposób. Widzicie, takie 2 małe elementy i one wchodzą właśnie na zawór, tak aby zamknął nam zawór. Zamknął, zabezpieczył może. Ładnie to brzmi. A tak wygląda góra. Przyjrzymy się tym wałkom, czy też nie ucierpiały, czy ten zawór gdzieś nie zmieliło, nie podbiło. Zmielił. Czy nie dostał zaworem, bo zawór to nie plastelina. Głowica została ściągnięta. Będziemy mierzyć cylindry. Natomiast jest problem z zamkiem, którego nie znaleźliśmy. Klient jedną sztukę znalazł. Ją wyjął, drugiej nie, a składa się zamek z 2 części. Natomiast ten zawór jest krzywy, bardzo ciężko wychodzi i wchodzi. Jest skrzywiony do wymiany i prowadnica do zrobienia. Dalej przy czyszczeniu będziemy patrzeć. Na pewno będziemy robić kompresję, co znaczy kompresję, sprawdzać szczelność i planować tą głowicę. Wszystkie zawory będą czyszczone, przylgnie, bla, 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 bla. Do tego celu wszystkie zawory rozpięliśmy w celu weryfikacji prowadnic zaworowych. Wezmę ją sobie, podciągnę. O, wszystkie są rozpięte i sztywniutko, delikatnie gdzieś tam się buja, ale widać, że jest w porządku. Kiedyś mieliśmy w dieslu takie ruchy duże. Natomiast coś tu wpadło i się spiekło klientowi. Nie wiem, jakiś plastik, może guma, ciężko powiedzieć. I tutaj taka wstawka podczas montowania filmu. To, co widzicie na zaworach, jest to granulat orzecha włoskiego. Klient czyścił sobie nagary przed tą naprawą naszą. Może to było przyczyną tej całej usterki? Gdzieś tam wpadł, zblokował zawór, nie odbił, powylatywało wszystko. No jest to całkiem takie prawdopodobne. Będzie dobra miniatura na film. Kawałek odpadł, gdzieś sobie wystrzelił. Jak to ściągam? O, tutaj jest. Kawałek odpadł i się kruszy. Klient mówi, że przed naprawą naszą czyścił sobie zawory. Były czyszczone zawory, które tak wyglądają. I może wtedy właśnie coś wpadło przy ich czyszczeniu. Tego nie wiemy. I tego już się nie dowiemy. Wiemy, że głowica jest do roboty. Co do rozrządu, rozrząd wygląda... Nie wygląda źle, może tak. Widać, że jest zużycie, ale jak wszystkie elementy oglądam, to może inaczej. Paznokcie nie wchodzą, chociaż tutaj tak. Nie ma tragedii, ale przy takiej robocie ja bym ten rozrząd wymienił, bo też ciężko dać komuś gwarancję na rozrząd, na naszą pracę, jak rozrząd jest używany. Jak rozrząd jest nowy, to i napinacze ładnie trzymają, a przy rozrządzie używanym te napinacze są nieraz po prostu, brzydko mówiąc, ładnie mówiąc, zepsute. Jesteśmy w poszukiwaniu zamka, bo co się okazuje, klient jeden zameczek wyjął, natomiast drugiego zamka nie i musimy ten zamek teraz znaleźć. Dlatego też będziemy ściągać misę olejową, musimy dokładnie przejrzeć ten silnik, nie rozbierając go. Więc jest to dosyć ryzykowna sytuacja dla nas, dlatego że nie mamy pozwolenia na rozebranie silnika, zresztą jest to nieekonomiczne, a musimy znaleźć ten kawałeczek mały. Miejmy nadzieję, że jest w misce olejowej, jak nie, no to telefon do klienta. Będziemy dalej ustalać, co robić z tym fantem, bo albo wypadł, jak on to rozbierał, albo gdzieś jest w kanałach olejowych. Głowica została wstępnie wyczyszczona. Tak, żeby nie lał się z niej olej, spakowana w pudełeczko, aby nie usyfiło samochodu. Zawór uszkodzony został wsadzony na swoje miejsce. Ja teraz ją niosę do samochodu, żeby mi zrobili jak najszybciej to, bo jest rano, a nam się śpieszy. Nowy zawór głowicy, głowica została przygotowana. Prowadnica zaworowa jest nowa,
tam głęboko prowadnica i nowe gniazdo zaworowe. Wszystko zostało dotarte, wyczyszczone. Teraz będziemy to spinać, nowe uszczelniacze zaworowe zakładać. Tutaj mamy uszczeleczkę, erlinga, śruby i inne pierdoły. Jeżeli chodzi o rozrząd, wszystko idzie z oryginału. To właśnie do nas dotarło, już kompletne zamówienie, możemy to składać. No i trzeba pamiętać o tej uszczelce. Ja mam takich kilka na magazynie, więc sobie poradzę z tym tematem. No i co? Silnik został przygotowany. Leży tutaj na stole. Silnik został przygotowany. Będziemy jeszcze tutaj czyścić ostatecznie. Ale wygląda to w sposób następujący. I nowe będą popychacze hydrauliczne. Wszystkie na całej stronie. Misa została ściągnięta. No i klient ma szczęście, muszę wam powiedzieć. W środku, w smoku jest zawór. Zobaczcie, tam głęboko sobie siedzi. To dobrze. Dobrze, że się znalazł. Ja go teraz wyciągnę magnesikiem. O, się sklinował. No, się sklinował. Śrubokręt musi wjechać do akcji. No, panie. Co z nim? Jest. Zobaczcie. Znalazł się. I dobrze, że tutaj się znalazł. Żeby... Wyobraźcie sobie sytuację, jak tutaj by go nie było. Klient wyciągnął tylko jeden z dwóch. No i co? Ja mam powiedzieć, że dajemy gwarancję na wszystko, a wyobraźcie sobie, że ten zawór by latał jakimś cudem. Wpadłby pod rozrząd. No i po zawodach. Więc bardzo się cieszę z tego powodu. Teraz będziemy czyścić misę, składać nowy rozrząd. Igłowica już jest dokręcona z odpowiednim nutem, niutem i z odpowiednim kątem. No i wszystkie dźwigienki są nowe. Wszystkie dźwigienki są nowe. O, tutaj leżą pudełka, a tutaj leżą dźwigienki. No i popychacze również są nowe. Tak, aby nasza strona była zrobiona prawidłowo. No tutaj mamy rozrząd, wszystko z oryginału leci, to jak mówiłem, uszczelki, magistrale wodne i tak dalej, i tak dalej. No i uszczelka pod napinacz, jest wyżłobienie, no i niektórzy, no mieliśmy przypadek, że ktoś montował pojazd, montował rozrząd i po prostu jej nie dał, zapomniał. To kiedyś taką sytuację mieliśmy, znaczy nie u nas, nie, żeby nie było. Dobra, to ja was nie zanudzam, bo te odcinki ostatnio są krótkie. Bo jest za dużo pracy, za dużo się dzieje po prostu w warsztacie. Więc będą dłuższe, obiecuję. Póki co to składamy ten pojazd i wyjeżdżamy z hali.